I, Siemono ludzie tej strony witam Was serdecznie w kolejnym odcinku i na Waszą prośbę rozegram sobie Karciany mecz Dania Polska. Prawdziwy mecz jest dzisiaj o godzinie 20:45. No i mam tutaj jeszcze trzy saszetki z drogi do Rosji. Wiadomo, te dwie drużyny tutaj występują, więc rozegramy sobie meczyk. No i zobaczymy, może uda się trafić wynik. Zostawcie łapeczkę w górę dla naszych piłkarzy. Oby im się udało, ja z całego serca będę tutaj trzymał kciuki, żeby Polacy wygrali ten mecz. Oczywiście będę go oglądał. Ja obstawiam, obstawiam wynik 2 do 0 dla Polski. Jaki wy wynik obstawiacie, no to napiszcie w komentarzu. No i dobra, lecimy. Pierwsza saszetka. No i zobaczymy, czy uda się tutaj Polakom wygrać ten mecz. Karciany. No i mam nadzieję, że Polacy w prawdziwym meczu również wygrają. Dobra, mamy tutaj pierwszego zawodnika z Norwegii. Dalej mamy Argentynę. Szwajcaria. Hmm, no, ciekawe. I pięknie jeden do zera dla Polski. I to jeszcze Fabiański strzela bramkę. 1 do zera. Zobaczcie, fajnie to wygląda. 1 do 0 dla Polski. Tu mamy jeszcze Finlandię. A na karcie specjalnej kto jest? Mamy tutaj Norwega, Kinga, Goal Machine. Także jak na razie 1 do 0 dla Polski, Łukasz Fabiański. I oby się sprawdziło, że Polacy wygrają. To już wtedy możemy być spokojni. I no raczej nic się już nie powinno stać i Polacy. Wyjdą z grupy ja i tak wierzę, że Polacy wyjdą. Dobra, mamy tutaj Iniestę z Hiszpanii. Iniesta. Mamy tutaj Kolumbię. Przepraszam, już jestem. Dobra. Walia. Holandia. Hej. Chwila skupienia. I uwaga, kartą specjalną jest Morata, Gold Machine znowu z Hiszpanii. Czekajcie. No tak, tutaj też był golmasin. No dobra. Ostatnia saszetka została. Ostatnia saszetka. Nie miałem już więcej. Eee, no ale myślę, że wystarczy. Ostatnia saszetka. No i ciekawe, czy Dania wyrówna. A może Polacy coś jeszcze strzelą, więc zaraz zobaczymy. I uwaga, i mamy tutaj na początek. A, jeszcze są zasady gry. Mamy tutaj na początek Finlandię. Jest LAM z Finlandii. Kolumbia, Quadrado. Fajne ma wargi takie. Rosja. Brazylia. Turcja. No i ostatnia karta i to jeszcze specjalna. Zaraz zobaczymy, czy to będzie ktoś z Polski, czy to będzie ktoś z Danii, a może ktoś inny. I uwaga, trzymamy kciuki i jest to Szwajcaria Shakiri na game changerze tym razem. 1 do zera. Skromnie, bo skromnie, ale w karcianym meczyku Polacy wygrali 1 do zera po bramce Fabiańskiego. I oby Polacy wygrali ten mecz dzisiaj. No, mecz 2045. A karty specjalne wpadły mi tutaj: Game Changer i dwa razy Goal Machine King Morata. A tutaj Shakiri. Dobra, to by było na tyle, także łapeczki w górę dla Polaków. I trzymamy mocno kciuki. No i będziemy oglądać oczywiście meczek i zobaczymy, jak tam Polacy. Ja wierzę, że Lewandowski strzeli dzisiaj jakiegoś gola. A wy? Napiszcie w komentarzu. Pozdrawiam Was serdecznie, życzę Wam miłego wieczoru, miłego oglądania. Trzymajcie się. Papa! Pa.